Cześć, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rafta. Z tej strony Kroks, no i mam nadzieję, że już wyłączyliście adblocka, żeby wstrętny kroksiarz zarobił 2 grosze. I mam nadzieję również, że kliknęliście łapkę w górę, żeby dać mi energię do dalszej pracy nad tym, co tutaj się na tym YouTubiu dzieje. Moi drodzy, co się dzieje w Rafcie? W Rafcie się dzieją następujące rzeczy. Przed nami jest wyspa. Wyspa, z tego co napisała mi jedna z moich widzek, to jest wyspa fabularna, więc tutaj będzie się rozgrywała, że tak powiem, fabuła naszego działania. No i bardzo mnie to cieszy. Ja już sobie, moi drodzy, przygotowałem dodatkową włócznię, łopatę, to wiosło, nie łopatę. Bardziej to jest wiosło niż łopata, no ale wiosło z łopaty, no, nie oszukujmy się. No. Zostawiłem butlę tlenową, bo okazało się, że jak z nią chodzę, to się coś tutaj zużywa i to jest na pewno duży problem. I teraz postanowiłem jeszcze, żeby nic mnie nie zaskoczyło, zrobić sobie łuk. Potrzebuję 6 desek, czyli tu 6 desek, potrzebuję 2 razy maść pnącza, ok, i potrzebuję jednej śruby. Kurde, te śruby masowo się kończą. Dobrze, mamy łuk, mamy młotek, mamy wyrzucony hak, najwyżej zmienimy sobie go na drewniany, to nie jest żaden problem. Pamiętam, że gdzieś tutaj miałem odłożone strzały, co prawda mam ich tylko 6. Możemy odłożyć przy okazji liny, niech one sobie tutaj będą i sprawdzę, ile kamienna strzała. Mam bardzo dużo kamieni, więc w sumie moglibyśmy zrobić tych kamiennych strzał troszeczkę. Mam też to i potrzebuję plastiku, którego również w nadmiarze posiadamy. Zrobiliśmy 24 strzały. Czego nam zabrakło? Plastiku nam zabrakło. To weźmy to. I zabrakło nam desek. Kurde, szkoda, że nie mogę połowy staku wziąć. Dobra, weźmy sobie 20 desek i jeszcze doróbmy tych strzał. No i 30, powiedzmy, to będzie taka odpowiednia liczba. Możemy schować teraz kamloty, które nam tutaj zostały i możemy schować plastik, który nam został. Chcę oczyścić jak najbardziej inwentarz, bo ja nie wiem, co na tej wyspie znajdziemy. Czyli plastik na przykład zostaje tutaj, przepraszam, odpadki zostają tutaj i bierzemy ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Mam latarkę na głowę, ale na razie jej nie nałożę, bo jest mi niepotrzebna. Widzę, że zapadła noc, więc jak najbardziej wypadałoby się przespać, żeby na wyspę iść już, że tak powiem, w pełni, w pełnym słońcu, żeby tutaj wszystko widzieć dokładnie, bo zakładam, że tam coś nas zaatakuje. No, nie trzeba być jakimś tam jasnowidzem, żeby stwierdzić, że na takiej wyspie fabularnej będzie bezpiecznie. Znaczy na pewno będzie coś chciało nas zaatakować. Tutaj pływał rekin, no ale trudno. Musimy, że tak powiem, przetrwać spotkanie z nim. O, widzicie. No i już płynie. Idź stąd, kutasiarzu. Cały czas mnie atakujesz. Tyle już twoich kumpli zabiłem, a ty dalej nie odpuszczasz. No chodź. Idź stąd. Dobrze. Czy ja sobie tu wyskoczę? Dobrze, wyskoczę. Ty, ptasior, co ty będziesz robił tutaj, ptasior? Okej, musimy się rozejrzeć. Lurch Landmass Ahoy. Coś mi takie powiadomienie tam wyskoczyło. Okej, rozumiem, że tych drzew będzie tutaj bardzo, bardzo dużo. Trochę się boję, mam takiego stresa, wiecie, przed nowym w grze. Pozbierajmy te arbuzy, wyrzućmy to, bo tych ziaren mamy dosyć dużo, więc nie będą nam potrzebne. Deski jak najbardziej zostawimy, liście możemy wyrzucić na razie tymczasowo, bo wiem, że tutaj tego zbieractwa będzie, mam wrażenie, bardzo, bardzo dużo. Dobra, czy tutaj coś jest? Wiecie, czego nie zabrałem jeszcze? Jednej rzeczy nie zabrałem z mojej łajby. Która bardzo, bardzo by mi się przydała. Zaraz wam powiem, o co mi chodzi. Momencik, rozejrzę się, że tylko rekiniasty gdzieś tu nie pływa. Tu jesteś, rekiniasty, dobrze. Opierdzieliłeś mi tu trochę mojej łajby, którą powinienem przez ciebie teraz naprawiać, ale nie mam czasu na to, żeby naprawiać. Odcinek trwa, a ty dupę zawracasz, bo ty masz parcie na szkło, rekin. O właśnie.
To mi będzie potrzebne. Weźmy łopatę, bo mam wrażenie, że w takich miejscach będziemy mogli wykopać ziemię. Ale to jest tylko moja teoria, więc nie bierzcie sobie jakoś tego mocno do serca. Znowu tu płyniesz. No przecież będę musiał cię zabić przecież. No, no. Idź stąd. Idź stąd. Idź, żyj swoim życiem. Nie wiem, spojrzyj w lustro, cokolwiek. Opierdziel batona białkowego. Dobra, idź, idę sobie. Idę dalej. Mam wodę. Dobrze, wszystko mam. Łuk mam, mam. Ptasior jest niebezpieczny, mam wrażenie. Boję się tego ptasiora, kurde. Co, ja mam wrażenie, że w tej grze wszyscy chce nas zabić, więc to takie... może... Kurwa. Idź stąd. Co on robi? To ty on, co on robi? Kamlotem będzie nas wrzucał? Fucking straciłem strzały. Dobra, spieprzamy. Przed ptasiorem. Ja nie zbieram tutaj drzew, walić drzewa. On kamlotem rzucił. Jaki zwyrix. Jaki zwyrix z tego ptaszyna. Oh my god. Dobra, idziemy dalej. Rozejrzyjmy się po tej wyspie, zwłaszcza, że ta wyspa jest... Łoch! Gigant. Gigant. No, w porównaniu z tymi wyspami, na których bywaliśmy do tej pory, no to jest lożka. Lożka jest troszeczkę, troszunie. Pytanie, co oprócz ptaszora jeszcze w tej grze występuje, bo tak niezbyt się orientowałem w innych gameplayach. Dobrze, że idziemy w dzień. Bo w nocy to mógłbym obsrać zbroję. Dobra, ptaszor tam jest. Mam nadzieję, że nie będzie się nami jakoś tak mocno interesował. No, chyba dobrze idę, nie? Czy nie bardzo? Tu chyba jest jakieś wejście. Okej, okay, i w górę. W górę... Dobra, nie będę śpiewał na odcinku. Chciałem powiedzieć na streamie. Nie jesteś, Kroksiu, na streamie. Zobacz, zwyrola. Zobacz. Dobrze. Co to jest? Kurde, co to było? The fuck? Kim jesteś? Czy mogę cię zabić? Dobra, spierdzielił. Zabierz tę strzałę. Dobrze, te strzały można podnosić. Nie marnujmy łuku w jakimś tam mocnym wymiarze. Co tu jest za wyspa? Zobaczcie, jak tu jest wysoko. Ptaszar sobie tutaj lata. Dobra, dupy nam... A ty kim jesteś? To jest koza? Siema, ziomeczku. Fajny ryjek miałeś. Znowu mnie rzucił kamieniem. No co za patałach. Tutaj można wejść. Okej. Okay. O! Poziomki! Przebadamy sobie poziomki. Zobaczymy, co z poziomków się robi. Czy coś tutaj jest? O! Zaraz, że tak powiem, padnę przez tego gnoja. Dobrze, dwa zawiasy, szkiełko. Zjedzmy te arbuzy, żeby tutaj nie zabrakło nam miejsca w ekwipunku. Ty, no chodź! No chodź! Co to jest? Prosta zupa rybna. Możemy to wywalić w sumie, bo już to mamy. Halo? Gdzie jesteś? Bo ty masz taki czas, że kamloty zbierasz, nie? I on jak zbiera te kamloty, zaraz do nas przylatuje. Najgorzej jest to, że w sumie nie da się obronić przed tymi kamlotami, bo one tak dosyć dzielnie lecą w naszym kierunku. Okej, okay, widzę, że tam jest kolejne wejście gdzieś pod górę. Idziemy. Ale przeleciał nad nami nisko. Kurde, boję się. Więc pytanie, jaki jest sposób walki z ptaszorem, nie?
ten ptaszor taki groźnawy i duży. Tak już z daleka śmierdziało mi, że ten ptaszor będzie tutaj robił jakieś cyrki. No i dużo się nie pomyliłem w kwestii ptaszora. Co tutaj mamy? O, znowu czerwone porzeczki. Jaka radość. Radość ogromna me serce kroi. Jakaś wieża nadawcza, słuchajcie, tutaj jest. Dostaliśmy kolejne zawiasy, dostaliśmy to, przepis omlet z grzybami. Takiego przepisu jeszcze nie mieliśmy. Ała, idź z tym kamieniem, kutasiążu. Kutasiążu, idź z kamieniem. Dobra, rozumiem, że tutaj więcej nic nie ma na tej wyspie. W sumie przyszedłem na sam szczyt. I obawiam się, że znalazłem wszystko. Dobra, idziemy w dół, będziemy ją przeszukiwać dalej. Chciałbym jakoś bezpiecznie tutaj zejść. Mam nadzieję, że mi się uda bezpiecznie zejść. Ja bym chciał, że tak powiem, fast travel na dół. Dziękuję bardzo. Bo w sumie zastanawiam się, czy ja czegoś nie ominąłem, wiecie, zawsze mam... Dobra, udało się. Zawsze mam taką wątpliwość, jak jestem w nowej grze. Kurde, i teraz pytanie, co pominąłem, nie? Zawsze mi się taka wątpliwość pojawia. Ekwipunek mamy pełny, więc... To... O kurde. Dziki dzik tu jest. On jest dziki? O fucken. O, zaraz mnie zabije. Chyba znalazłem sposób walki z nim. Jest, udało się. Dawaj strzały, żeby nie zniknęły strzały. Nie mogę podnieść tej strzały cholernej. Co tutaj mamy? Skórę. No, to wyrzuć. I to wyrzuć. Surowe mięso, skóra, głowa guźca. Kurde, mam głowę guźca. Możemy włożyć głowę guźca? Jak wyglądamy w głowie guźca? Guziec. Taka świnia z Afryki. Okej, świniaka żeśmy zabili. Mamy pierwsze jakieś surowe mięso dziwne i mamy skórę. Zobaczymy, do czego ta skóra się przyda. Może do plecaka, bo bym chciał plecak. Mam taką nadzieję, że to się przyda do plecaka. Ile straciliśmy strzał? No minimalnie, no ale dobra, nie jest źle. Moi drodzy, jak fajnie, słuchajcie. Z tym świniakiem walka nie była taka trudna. Z początku mnie zaskoczył, bo nie wiedziałem, jak się unikać jego ciosów, nie? Bo dla mnie to nowa sprawa. Tutaj mamy... Jezus, tak się zastanawiam, czy ja mam w ogóle po tym dnie tutaj zapierdzielać całym, bo tutaj okazuje się, będzie ogromne dno, na którym będzie bardzo dużo półproduktów do tego, abyśmy mogli robić coś dalej. Okej, czy tutaj jest... Co tu jest? Jaskinia? Jaskinia tutaj jest, cicho. Żeby nas nikt nie usłyszał. Co to jest? I widzicie dobrze, że wziąłem łopatę. Teraz tak, poproszę to. Teraz poproszę to. Okej. Okay. Czy możemy wyrzucić? Wyrzućmy te gwoździe, kurwa. Za mało mam miejsca w ekwipunku. Zjedzmy sobie kokosy. Trochę marnotrawstwo, ale potrzebuję miejsca. Dobra. Super. Jeszcze grzyb jaskiniowy. Cholera, ale nam się przyfarciło. Dobrze, że to znalazłem. W końcu mam do czego wykorzystać łopatę. Tutaj też coś jest. Tu są dwie skrzynki. Kurde. Nie wiem, czy ja będę miał miejsce na to wszystko. Wiecie co? Zastanawiam się właśnie nad tym. Wiecie co? Pójdę najpierw. Zrzucę swój ekwipunek do... na tratwę i nie będę ryzykował tym, że mi zabraknie miejsca i będzie mi tu połowa rzeczy się, że tak powiem, wywali.
A w ogóle fajnie by było tą tratwą podpłynąć w tym kierunku. Bo tutaj jest zdecydowanie lepszy grunt do tego, żeby podpłynąć tratwą. Jak się zastanawiam, czy ja totalnie jestem po drugiej stronie tej wyspy. Mam takie wrażenie, że jestem totalnie po drugiej stronie. I teraz jest jedna podstawowa kwestia, żeby nie zgubić tej jaskini. Bo tam było jeszcze dwie skrzynki, które mnie bardzo, bardzo mocno obchodzą. To ja w takim razie idę na tratwę i zaraz się z wami widzę. Dobrze, moi drodzy, dotarliśmy na naszą tratwę. Teraz musimy zrobić, kurwa, porządek. Tego porządku tutaj by się przydało. Przede wszystkim halo drewno. Drewno tutaj. I mam coś nowego. Możemy tutaj dać skórę i mięso. Damy tutaj. Upieczemy dwa rekiny jeszcze, które mamy. Niech to się piecze jak najbardziej. Tutaj damy poziomki. Do tej skrzyny damy ziemię, którą uzbieraliśmy. Przy okazji mamy szkiełko i zawiasy. Elegancko. Tutaj mamy odpadki, które również możemy włożyć. I linę, która by się przydała tutaj. I okej, i głowę guzca, którą moglibyśmy gdzieś tutaj przyczepić. Na razie będziemy głowę guzca nosić. Poczekam, aż ten rekin się nam zrobi. W sumie w międzyczasie możemy wziąć na przykład... co możemy wziąć? Na przykład możemy wziąć jedną skórę, halo, jedną ziemię. I także jedną poziomkę. I pójść do stołu badawczego, żeby od razu zobaczyć, co uda nam się odkryć. Dobra, zacznijmy od poziomki. Poziomki nie odkryjemy. Teraz ziemia. Zbadajmy ziemię. I teraz możemy mieć pole z trawą. Dodaj wody, wyhoduj trawę i karm zwierzęta. Czyli okazuje się, że będziemy mogli zwierzęta tutaj przytargać na naszą tratwę. Nauczymy się. Jak najbardziej. I mamy również skórę. Rany. Jest taka miękka. Wełna. Wełna będzie nam potrzebna jeszcze do plecaka. A żeby zrobić wełnę, będziemy zapewne potrzebowali ogolić jakiegoś barana, czy coś tam. W ogóle możemy zrobić armor później. Tutaj jest skórzany hełm, skórzana zbroja i skórzany na golennice. Bardzo fajnie. Możemy też mieć pszczoły i możemy mieć kanister z siecią. Używany z wyrzutnią sieci. Czy to jest do łapania zwierząt właśnie? Nie wiem, czy do przedmiotów łapania. Lecznicza maść, która robi się z miodu. Mało już nam, co zostało tutaj do nauczenia się. Gliniana miska. Może w ogóle, dlaczego ja nigdy nie włożyłem tutaj gliny nigdy? I gliny mam tyle, że niepotrzebnie ją przetrzymuję. Moglibyśmy się czegoś nauczyć. A gliniana miska, z tego co dobrze pamiętam, będzie nam służyła właśnie do miski. A z miski możemy zrobić... Co możemy zrobić? Bardzo prostą rzecz możemy zrobić, a mianowicie zupy. Zupy, wszelkiego rodzaju zupy. Znaczy, ja się na pewno wszystkiego tutaj nauczyłem. Bo ja mam wrażenie, że powinniśmy mieć coś takiego jak garnek. Że kurde, jest tutaj gdzieś garnek. Nie widzę, żeby tu był garnek. Dobra, nastał dzień. To w takim wypadku możemy ruszyć na dalsze poszukiwania i eksploracje tej wyspy. Moi drodzy, widzimy się w tej jaskini, w której, że tak powiem, jeszcze nie byliśmy. Znaczy byliśmy, ale nie zebraliśmy tego, co tam było, więc dajcie mi chwileczkę i zaraz do was wracam. Okej, moi drodzy, jesteśmy chyba w tej jaskini, do której mieliśmy dotrzeć. Tak, to jest chyba ta jaskinia. Bez problemu tutaj dotarliśmy, więc prosta droga. Znowu zdobyliśmy zawias, zdobyliśmy gwóźdź i zdobyliśmy odpadki. Zdobyliśmy 6 desek, no tak niezbyt. A tutaj co zdobędziemy? Tutaj również zdobyliśmy zawias, parę desek i śrubę. Gwóźdź możemy wyrzucić, bo gwoździe robi się zdecydowanie bardzo, bardzo prosto, a tego miejsca tutaj potrzebujemy. Czy coś jeszcze? Chyba nic. Dobrze, w takim razie czekają nas kolejne poszukiwania dodatkowych skrzyń i być może czegoś, co jest związane z kwestią
parafabularną, bo nadal, że tak powiem, nic tutaj nie odczytałem, albo nadal niczego tutaj takiego istotnego nie zrobiłem w przypadku kwestii fabularnych, czyli nie zdobyłem żadnego kodu, nie zdobyłem w sumie niczego. Obszedłem wyspę już dookoła i tak się zastanawiam, czy ja popełniam jakiś błąd. Chyba raczej tak, no bo raczej nie twierdzę, że każda gra popełnia błąd. Ja zawsze popełniam błędy. I tak sobie myślę, gdzie popełniłem ten błąd. Wiecie co? Będziemy przeszukiwać tę wyspę krok po kroku. Dajcie mi chwileczkę, jak coś tutaj znajdę jeszcze, to oczywiście zaraz do was wracam, włączam nagrywanie i się przekonamy, co jeszcze kryje w sobie ta wyspa. Do usłyszenia. Kurde, co to jest? To było? To jest jakiś opar w ogóle. Co to była za ryba? Ja widziałem ją w jakimś przepisie, ale czy ja ją mogę jakoś złapać? Kurde. Nie wiem, słuchajcie, ja dalej szukam tutaj rozwiązania. Dalej nie znalazłem tego rozwiązania. Próbuję w ogóle się już wdrapywać na dziwne rejony. Wyspę to już przeszukałem wzdłuż i wszerz. Nie mam żadnego pojęcia. Może będę musiał po prostu poszukać w następnym odcinku, jak już uzyskam podpowiedź od was. Albo się zaprę i po prostu w tym odcinku to znajdę i będę tutaj 2 godziny łaził. Patrzcie. Patrzcie, co się dzieje. Wszedłem, wlazłem do środka tego jakby tutaj pomieszczenia. Okej, znaleźliśmy to, możemy wyrzucić. Znowu znaleźliśmy dużo fajnych rzeczy. I tutaj zatopiona jest skrzynia. Przepis zupa rybna. Zupa z trupa, jak tu mawiają. Okej. To są odpadki. Zastanawiałem właśnie. A może rozwiązaniem jest wpłynięcie gdzieś pod wyspą, bo to też jest bardzo dobre pytanie, tylko tutaj jeżeli tak będzie, no to czeka nas walka, po prostu permanentna walka z Rexiem, nie? Wiecie co, przejrzę sobie jeszcze tą wyspę raz, od lewa do prawa i zaraz do was wrócę. Dobrze, moi drodzy, jestem z powrotem i dostrzegłem, że tutaj pływa jakaś ta dziwna ryba. Gdy do niej podpływam, niestety ona się wysadza w powietrze, więc musimy, zakładam, ogarnąć ją z łuku. Czy możemy pod wodą strzelać z łuku? Ile jeszcze? To już? Czy ona nie żyje? Nie żyje! Zobaczcie, co się stało, mamy rybę. Co to było? Ale beka i głowa trującej rozdymki, po prostu głowa trującej rozdymki. Wybuchowa maź. Zakładam, że to trzeba będzie albo przepalić, albo coś w ten deseń. Okej, wiecie co? Ja sobie postanowiłem opływać tę wyspę tutaj dookoła z bardzo prostego powodu, bo ja mam wrażenie, że coś przeoczyłem. Tu już byłem, tu na pewno pozbierałem już wszystkie skrzynki, które były w środku tej dziwnej konstrukcji skalnej, przez którą wlecieliśmy tutaj od góry, przeszukując tereny tej wyspy. Ale ja, że tak powiem, lecę dalej. Kończą mi się niektóre istotne rzeczy, mianowicie hak mi się skończy i nie mam nic, co mogłoby ten hak zastąpić. W związku z tym za chwileczkę, że tak powiem, będziemy musieli wypływać i tak czy tak na powierzchnię. Tu jest kolejny rozdym. Dobra, lecimy z typiarą. Ile jeszcze? Nie żyje. I kolejna. Będziemy mieli jakąś maź wybuchową z tego. Nie wiem, co tutaj możemy jeszcze osiągnąć, ale tu gdzieś moja strzała poleciała. Kurde, nie mogę zebrać. Dobra, dupa. To po strzale. Tych strzał zużyłem dzisiaj bardzo, bardzo,
bardzo dużo. Taki roztrzepany jest troszeczkę ten odcinek, bo Kroksiu tutaj pierwszy raz jest przy takiej ogromnej wyspie. No i Kroksiu chce znaleźć tutaj wszystkie feature'ki, które są porozrzucane. Czemu nie? No, na pewno ta maś z tej rozdymki jest czymś nowym. Na pewno będziemy mogli to przebadać i zobaczyć, co z tego, że tak powiem, wyniknie. Nie wiem dlaczego, ale mam dziwne przeczucie, że tutaj znajdziemy jeszcze coś. Nie wiem, co to jest. Co to jest? Ryby. Czy mogę je jakoś upolować? Chyba nie. Musimy na chwilę wypłynąć. Tutaj widzę glony. I te glony chciałbym, że tak powiem, zebrać, bo ich jest zawsze za mało. Ale chyba tutaj te glony... A nie, są. Że tak pomyślałem, że one są, że tak powiem, już zebrane przez coś. Tu jest miedź, ale już mi nie starczy tego haka mojego. Jedną albo dwie uzbieramy. Dobra, halo miedź. Proszę tu. I tu. Okej. Okay. Ja już tak pływam. I tlen mi się kończy. Raz mi się kończy, raz mi się nie kończy. Kurde, ile tu jest żelaza, ile tu jest fajnych rzeczy, a mi się takie podstawy skończyły. No dobra, trudno. Poza odcinkiem sobie to wszystko zrobię. Właśnie. Pozbieramy wszystkie istotne rzeczy, z którymi mieliśmy tutaj do czynienia. Teraz musimy wypłynąć na powierzchnię, bo zaraz nam powietrza zabraknie. Przede wszystkim nie zbierałem wszystkich odpadków, które tutaj są. Tutaj mamy kolejną rozdymę. Dawaj, rozdyma. Pizgamy się. Okej. Mamy dwie. Dobrze. Kolejne rzeczy żeśmy z niej pozbierali. Fajnie. Dobrze, Kroksuniu, Duniu. Dobra, płyniemy dalej. Moi drodzy, ja sobie tutaj będę opływał. Wszelkie nowe, że tak powiem, rzeczy odkryjemy wspólnie w kolejnym odcinku. Jeżeli coś znajdę szczególnego, to wam to oczywiście pokażę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pozdrawiam was bardzo serdecznie z tego pełnego akcji odcinka z nowymi odkryciami, z nowymi rzeczami w rafcie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Cześć.